Pop your bottles, toast and scream cheers. Get your two-step, cause it's the record of the year. Nigga that brought you ice creams, two for a pair. Officially announcing this is warfare. Cause back in the day, my clouds was gray, and it seemed like my angels couldn't blow them away. But then I sold my first verse and copped that NSX. But I was still riding in them thin-ass jets. But now, made my vision so clear out the window of the Lear. And I'm talking on my celly, all the shit that you should hear. Listen clearly now. Hello, can you hear me now? Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. So, drop your purse and grab your hips, and act like you're trying to get this money right quick. So can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Owning, owning, this beat is zoning. I control their mind from straight over the phone. Let them explore the words, something like a tourist. And never get addicted lest the heady wop is serious. From Louis Deals to Jimmy Choo's, he's real. She know that. Poznańska Akademia Słowa po porażce we własnej hali z GKS-em Jachem Tychy przyjechała szukać punktów do Komprachcic, aby zmierzyć się z miejscowym Mariosem Gazownik Wawelno. Przypomnijmy, Akademia po zaciętym pojedynku u siebie uległa Tyszanom 10-11. Mecz, który zapisał się w historii futsalu pod znakiem rekordowego wyniku. Spotkania tego jednak poznaniacy nie będą mile wspominać z dwóch powodów. Pierwszy, gdyż w swojej historii nigdy nie stracili aż tylu bramek. A co ważniejsze, przegrali, trzeba przyznać, z silną drużyną, ale jak pokazują statystyki, drużyną środka tabeli. Spotkanie w Komprachcicach, tak więc zawodnicy z Poznania nie wyobrażali sobie przegrać. A sprawy w swoje, jak się później okazało, ręce wzięli grający trener Akademii Klaudiusz Hirsch oraz Daniel Lebiedziński. Kilka słów o drużynie z Wawelna. Mariusz Gazownik Wawelno jest beniaminkiem pierwszej ligi futsalu, który aktualnie zajmuje dalszą, 10. pozycję w lidze. Klub z Opolszczyzny awansował do ligi po barażach z Kupczykiem Kraków. Drużyna, może i bez gwiazd oraz reprezentantów kraju w składzie, radzi sobie, można powiedzieć, na miarę oczekiwań. Na wyjazdach co prawda nie zdobyli jeszcze punktów, ale u siebie potrafią napsuć dużo krwi rywalom. Pierwsza połowa spotkania stała pod znakiem dominacji wyżej notowanej drużyny, jaką jest Akademia Słowa Poznań. Poznaniacy przez pierwsze 20 minut posiadali znaczącą przewagę nad Beniaminkiem, którzy, trzeba przyznać, bronili się dzielnie, jednak nie wystarczyło to do uzyskania korzystnego dla siebie wyniku. A pokazem swoich umiejętności popisał się wcześniej wspomniany Klaudiusz Hirsch, zdobywając hat-tricka. Przy czym na szczególną uwagę zasługuje trzecie trafienie grającego trenera z Poznania. Gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem, a na listę strzelców wpisał się Tomasz Wróbel uderzeniem z rzutu wolnego. Widać na boisku nasza drużyna. Tak więc w Komprachcicach póki co bez niespodzianki. Akademia Słowa Poznań schodzi na przerwę do szatni z zasłużonym prowadzeniem 3-1. I w tej chwili dobiega końca pierwsza część spotkania pomiędzy Mariusem Gazownik Wawelno, Akademię Słowa Poznań. Drużyna z Poznania prowadzi 3-1. Przez drugą część spotkania dość licznie zebrani kibice w Komprachcicach mogli zobaczyć troszkę lepszą grę swojej drużyny. Jednak to Akademia wiodła znaczący prym w tym spotkaniu.
A do wspomnianej gry Klaudiusza Hirscha swoje 5 groszy dorzucił Daniel Lebiedziński, zdobywając razem z grającym trenerem po 2 bramki, dając zwycięstwo swojej drużynie w stosunku 7-2. Zawodnicy z Wawelna mogli pokusić się zdecydowanie o lepszy rezultat, lecz prezentowanie jednej z bramek Akademii oraz niewykorzystanie rzutu karnego musiało się zemścić. A znane powiedzenie, iż szczęście sprzyja lepszym, w tym spotkaniu zdaje się mówić samo za siebie. Rozgrywają pół trzeci z impulsem albo siemianowice. Już teraz możemy bez wątpienia stwierdzić, że Mariosowi raczej przyjdzie walczyć o utrzymanie w tym sezonie. Cóż, Frycowe trzeba zapłacić. Pocieszeniem dla graczy z Wawelna zdaje się jednak być fakt, iż są jeszcze drużyny w lidze, z którymi powinni sobie poradzić. A czy będzie to walka z dużymi problemami, czy też nie, okaże się w kolejnych spotkaniach. Akademia z kolei po okresie słabszej gry zdaje się, że wróciła na swój własny tor i zasłużenie wygrała. W perspektywie jednak czeka ich spotkanie z obecnym mistrzem Polski Klirek Semchorzów, z którym jak do tej pory spotkała się 8-krotnie na ligowym parkiecie. Niestety tyle samo razy z tego parkietu schodziła pokonana. Poznaniacy będą jednak mieli za sobą kibiców, gdyż mecz odbędzie się w Poznaniu. A zgodnie z zasadą bij mistrza, pomoc własnych kibiców zdaje się być nieoceniona. 9:37, nasz zespół zdobywa swoją złote konto bramkowe naszego zespołu. Sekunda drugiej części spotkania, jak widać na tablicy, 7-7-2. W ostatnim spotkaniu kanonada bramek, dzisiaj wynik co prawda mniejszy, ale zwycięski. Zwycięski, to nas cieszy, natomiast nie cieszy nas nasza gra. Gramy niestety w kratkę i to jest na pewno naszym mankamentem. Na pewno cieszymy się z tego, że te pół rundy kończy się niedługo. Będziemy mogli przemyśleć swoje pół rundy, na pewno nie jest to dobre, powiedziałbym. Ta runda jest w naszym wykonaniu zła. Myślę, że zostaną wyciągnięte wnioski i ta praca zostanie troszeczkę zmieniona i w przyszłej rundzie zobaczymy Akademię Słowa taką, jaką dzisiaj zobaczyliśmy, czyli walczącą, skuteczną i bardzo dobrze grającą w obronie. W tych poprzednich spotkaniach, tak jak już rozmawialiśmy niejednie w wielu wywiadach, była taka presja chyba na to zwycięstwo, na tego wicemistrza bądź mistrza. Czy to nadal w waszej drużynie jest zauważalne? To znaczy się, na pewno jest to zauważalne, zresztą tutaj wszyscy, tutaj speakerzy na wszystkich halach podkreślają, przyjechała Akademia Słowa, wicemistrz Polski, na pewno to będzie dobre widowisko. Tak jak już mówiłem wcześniej, wszyscy się nastawiają na nas bardzo, bardzo, bardzo mocno zaangażowanie, bardzo mocno zmobilizowani, ponieważ no, wiedzą, że z kim grają. Natomiast my, mówię, popełniamy błędy, których nie powinniśmy popełnić i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie tych błędów już nie będzie. I
z każdym meczem gramy o 3 punkty, ponieważ nie patrzymy w tabelę, bo ta pozycja Akademii Słowa jest przerażająca. Drużyny będące beniaminkami ligi typu właśnie Marios, Kupczyk, Gaszyńscy też potrafią zaskoczyć, co było widać dziś. Tak, powiem szczerze, że tutaj drużyna na pewno doświadczona, grająca piłkę poukładaną, na pewno nie atakująca na hura, dobrze zorganizowana w obronie. Natomiast my tutaj przyjechaliśmy z nastawieniem dużej ruchliwości, było to dzisiaj u nas widać i to przyniosło efekt. Godzina piąta, minut 30, kiedy powódka zagrała, grupa rezerwy. Feels good to be back. I miss you. Relax your mind, let your conscience be free. You're now rolling with the sounds of the BBE. You know what time it is. Report to the dance floor. Talk to him. See you at the corner of my eye. Leaning on the wall, looking fly. I want you to come be with me. You're the only one I wanna talk to, but I don't wanna rush. I'm back in the building. Security strap still stacking a million. Stunt with a stallion, something Italian. Or maybe Puerto Rican, you can catch me in Paris. I'm in it to win and I'm willing to carry the game. Kurta Błęszczyca podejmował we własnej hali innego beniaminka ligi, AZS Uniwersytet Warszawski. Wczesna pora meczu, godzina 10 rano, była spowodowana wyjazdem aż 4 zawodników Hurtapu na mecz reprezentacji Polski z Litwą. A że Łęczycanie celują w Mistrzostwo Polski, nie mogli pozwolić sobie na tak drastyczne osłabienie swojego zespołu, gdyż grając połową składu nie da się zbytnio dużo zwojować w lidze, nawet z bardzo słabo spisującą się Warszawą. Wynik spotkania po indywidualnej akcji w swoim stylu otwiera Marcin Pawłowski. Warszawa powoli zaczyna szukać punktów za wszelką cenę. Takim było przede wszystkim rozegranie spotkania z Kupczykiem Kraków, który w kwestii przypomnienia był bojkotowany przez całą ligę z racji nieuzasadnionego dopisania krakowian do grona zespołów pierwszoligowych przez władze PZPN-u. Ale wróćmy do meczu Łęczycy. Początek pierwszej połowy dość wyrównany. Warszawiacy mocno kąsają, ale Łukasz Groszak po raz już któryś z kolei udowadnia, że jest doskonałym golkiperem. Łęczycanie to jednak solidna drużyna. Długie rozgrywanie piłki przed polem karnym przeciwnika pozwala na wywalczenie rzutu wolnego. Faulowany w tej sytuacji zostaje Daniel Krawczyk. Zawodnicy schodzą na krótką przerwę techniczną po cenne wskazówki trenerów. Powracają na boisko, rzut wolny dla Hurtapu, piłka w środek boiska i Daniel Krawczyk nie wykorzystuje dogodnej sytuacji, a bohaterem zostaje Paweł Sobolewski. Łęczycanie z chwili na chwilę zaczęli się coraz bardziej rozkręcać i coraz groźniej atakować, ale na posterunku jest Paweł Sobolewski, który ratuje swoją drużynę już nie pierwszy raz w tym sezonie. Hurtap konsekwentnie gra swoje, a Łęczycy kibice pomimo wczesnej pory rozgrywania meczu stawili się w bardzo licznym gronie. Rzut rożny dla Warszawy, z kontratakiem wychodzi Robert Chyży, podaje w poprzek boiska do Marcina Pawłowskiego, ten wpada przed pole karne, oddaje strzał tuż obok słupka. Daleki wyrzut Łukasza Groszaka, przyjmuje piłkę Daniel Krawczyk, obraca się, strzela również niecelnie. Warszawa wychodzi z jednym z nielicznych ataków, jednak i ten nic nie przynosi. Tak wczesna pora do rozgrywania meczu zdaje się służyć Marcinowi Pawłowskiemu, który gra jak z nud dzisiejszego dnia. Piłkę rozgrywają zawodnicy Hurtapu z rzutu rożnego. Marcin Pawłowski podaje do Krygera. Ten oddaje krosowe podanie w kierunku Czekalskiego, który uderza na bramkę, jednak Paweł Sobolewski stoi na swoim posterunku. Kolejny rzut rożny dla Hurtapu. Adam Kryger, Czekalski.
Ponownie Kryger. Oddaje piłkę Pawłowskiemu. Pawłowski w swoim stylu wpada przed pole karne i pakuje piłkę do siatki. Marcin Pawłowski podwyższa wynik spotkania na 2-0 i jest to jego druga bramka dzisiejszego dnia. W takiej sytuacji nie mogło się obyć bez gratulacji od kolegów z drużyny. Hurtap nie zwalnia i wykonuje kolejny rzut rożny. Mariusz Milewski wstrzeliwuje piłkę w środek boiska, jednak Daniel Krawczyk jej nie sięga. Koniec pierwszej połowy. Zasłużone prowadzenie Hurtapu 2-0 wydaje się być najmniejszym wymiarem kary dla Beniaminka z Warszawy. Wynik do przerwy 2-0 pozwalał Hurtapowi myśleć spokojnie o drugiej połowie. Od razu ruszył do mocnego ataku, ale Marek Widzicki mocno przestrzelił. Warszawiacy coraz ośmielej zaczęli atakować bramkę Łukasza Groszaka, lecz ataki te nie robiły większej krzywdy gospodarzom. Hurtap jednak broni nie składa i Marcin Stanisławski podaniem przez całą długość boiska uruchamia Daniela Krawczyka, który zdobywa trzecią bramkę dla Hurtapu. Duet Stanisławski-Krawczyk, którzy przyszli do Hurtapu z Grębacha Zgierz, wykorzystuje fatalny błąd zawodników z Warszawy, którzy stracili bramkę, można powiedzieć, w dziecinny sposób. Wynik 3-0 nie zadowala graczy Hurtapu, którzy nadal atakują. Igor Sobalczyk trafia w słupek. Następnie bramkarza gości próbuje zaskoczyć Czekalski, jednak Paweł Sobolewski broni wyśmienicie. Warszawa wreszcie przeprowadza groźną kontrę, w której Paweł Juchniewicz nie daje rady Łukaszowi Groszakowi. Rzut rożny dla Hurtapu. Stanisławski zagrywa piłkę do Sobalczyka, który oddaje mocny strzał zza pola karnego. Po wznowieniu gry atak wyprowadza Marcin Rosłoń, który zostaje sfaulowany przez Marka Widzickiego, za co zostaje ukarany żółtym kartonikiem. Było to szóste przewinienie graczy Hurtapu, czego konsekwencją będzie przedłużony rzut karny dla zawodników z Warszawy. Do piłki podchodzi Tadeusz Kiełbieski, a Łukasz Groszak kapitalnie broni. Po zawieniu gry z dystansu uderzał Igor Sobalczyk, ale Paweł Sobolewski widać ma dzisiaj receptę na gracza Hurtapu. Kolejna sytuacja i ponownie Igor Sobalczyk nie daje rady Pawłowi Sobolewskiemu. Na minutę do końca 3-0 dla Hurtapu, 6-6 przewinieniach, faulowany Daniel Krawczyk, nadarza się okazja do podwyższenia wyniku. W międzyczasie w bramce gości zaszła zmiana, Mariusz Milewski uderza z rzutu karnego, a Marcin Kozierowski broni. Po krótkim czasie głupi faul Mariusza Milewskiego doprowadza do przedłużonego rzutu karnego dla Warszawy. Do piłki podchodzi Tomasz Siennicki i tym razem Łukasz Groszak nie ma nic do powiedzenia. Uniwersytet Warszawski w końcówce spotkania zdobywa honorową dla siebie bramkę. Ale to nie koniec emocji w tym spotkaniu. Marcin Koziorowski fauluje Roberta Chyrzego i sędzia dyktuje kolejny rzut karny. A z tak wyśmienitej okazji nie mógł zrezygnować Igor Sobalczyk, który szukał dzisiaj swojej bramki jak mógł. Sobalczyk bierze długi rozbieg, uderza i pakuje piłkę do siatki w samo okienko. Reprezentant kraju ustala wynik spotkania na 4-1 i przybliża coraz bardziej drużynę Hurtapu Łęczyca do tytułu mistrza jesieni. Daniel, dzisiaj był jeden z tych meczy, które trzeba było wygrać i udało się. Wygraliście dzisiaj z Warszawą. No tak, no żaden mecz nie będzie łatwy. Tutaj Grębach wygrał w poprzedniej kolejce 8-0. Myśleliśmy, że to będzie spacerek. Okazało się, że postawili nam naprawdę wysokie warunki, ale tak jak powiedziałem, każdy mecz trzeba wygrywać.
liczą się 3 punkty, kolejny kroczek do mistrzostwa. Wygraliście dzisiaj, ale o zwycięstwo nie było łatwo. Mnóstwo błędów zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Tak, no wkradło się dzisiaj jakieś takie, nie wiem, dekoncentracja. Troszeczkę w pierwszej połowie popełniliśmy za dużo błędów w obronie, ale w drugiej zaczęliśmy strzelać, zagraliśmy skutecznie przede wszystkim. No i to się liczy, 3 punkty. Kolejny kroczek, tak jak powiedziałem wcześniej. I oby tak dalej. Panie trenerze, dzisiaj mecz z Warszawą, mecz, który wcale nie był łatwy do wygrania. Nie, no przestrzegałem zespół przed tym meczem, jednak w tej lidze nie ma jakiegoś zdecydowanego faworyta. Każdy z każdym może wygrać. Potwierdziły to spotkania. Nawet wczorajsze Grębacha z Kupczykiem, gdzie Kupczyk na Grębachu wygrywa 6-4. Skąd tyle fauli pod koniec spotkania, aż 3 rzuty karne? Myślę, że to przede wszystkim zespół z Warszawy grał bardzo brutalnie. Tu sędziowie nie dostrzegali w momencie, gdy zawodnik odgrywał piłkę, był atakowany bez piłki. I tu wydaje mi się, że sędziowie troszeczkę zagapili się w tym elemencie gry. Następny mecz już w niedzielę na trudnym terenie w Tychach. Czego możemy się spodziewać? No, dla nas jest to na pewno, jak każdy mecz, najważniejszy w lidze. Każdy następny będzie najważniejszy. Bardzo trudny przeciwnik i no, trzeba naprawdę masę sił i zdrowia stracić, żeby odnieść zwycięstwo w tym meczu. Kto wygrał mecz? Hurda! Kto? Hurda! Kto? Hurda, hurda, hurda! Do boju, do boju, do boju, hurda, pej! Do boju, do boju, do boju, hurda, pej! Proszę Państwa, ze mną cała rodzina Pawłowskich. Marcin, z kim dzisiaj przyjechałeś na ten ważny mecz? No, z moimi najwierniejszymi kibicami, czyli z Natalką i z Bartusiem. I jak widać, przynieśli mi dużo szczęścia, bo nie dość, że żeśmy wygrali mecz, też udało mi się strzelić 2 bramki, jestem bardzo zadowolony. A propos meczu, bardzo ciężko dzisiaj Wam się grało z Warszawą, nie była to łatwa przeprawa, nietypowa też godzina meczu. Właśnie, nietypowa godzina, o tej porze jeszcze przeważnie się śpi w niedzielę, jesteśmy tak przyzwyczajeni, no ale niestety tak trzeba było rozegrać. No i tak jak Pan powiedział, był trudny mecz, ponieważ oni się tylko nastawili na defensywkę, no i wiadomo, że wtedy się człowiek nadziewa na kontry. No tak jest w futsalu, dopóki się nie strzeli bramki, no to przeważnie się trudno gra. Jak już potem jedna się rozwiąże, to idzie to już w dobrym kierunku.
W końcu przyszła pora na mecz na szczycie polskiej ligi. Obecny wicemistrz Polski Akademia Słowa Poznań podejmował mistrza, Klirek z Chorzów. Wypełniona do ostatniego miejsca hala przy ulicy Newtona nie wyobrażała sobie innego wyniku, jak tylko zwycięstwo swoich pupili. Była to już 9. konfrontacja tych zespołów na pierwszoligowym froncie. I jak wspominałem wcześniej już w naszej relacji, Akademii nie udało się wygrać z jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w lidze, jaką jest Klirek z Chorzów. Jednak tego dnia nie było żadnej osoby w poznańskiej hali, która by nie wierzyła w sukces Akademii. Tym bardziej, że Klirek w tym sezonie nie gra na miarę swoich oczekiwań, przez co zdobycie 3 punktów jak nigdy wydaje się być bardzo realne. Klirek w swoim stylu szybko przechodzi do ataku, sprawiając przeciwnikom wiele problemów. Chorzowianie w głowach mają tylko jeden plan. Kolokwialnie można go nazwać blitzkriegiem, gdyż od samego początku starają się zmiażdżyć rywala. W efekcie Krzysztof Jasiński pokonuje bramkarza gospodarzy, otwierając wynik spotkania. Akademia Klirek 0-1. Akademia niesiona głośnym dopingiem swoich kibiców jednak nie daje za wygraną i groźnie atakuje. Rzut wolny dla Akademii. Uderza Lebiedziński, piłkę odbija się od obrońców Klireksu, próbuje jeszcze Klaudiusz Hirsch, jednak nie sięga do piłki. Emocje w poznańskiej hali robią się coraz większe, a tymczasem długie podanie dostaje Klaudiusz Hirsch przed pole karne. Uderza jednak Tomasz Ulfi, kapitalnie broni. Kolejne długie podanie, tym razem do Pawła Hefta, jednak Tomasz Ulfik przytomnie wychodzi wcześniej z bramki. Klirek po zdobyciu bramki zostaje zepchnięty do obrony, jednak Akademia nie potrafi tego wykorzystać, gdyż w bramce kapitalnie broni Tomasz Ulfik. Akademia coraz bardziej zaczyna razić nieskutecznością i w tej sytuacji podobnie Ulfik wychodzi obronną ręką. Szczęścia próbował również Daniel Lebiedziński, lecz po kapitalnym zwodzie i mocnym uderzeniu minimalnie nie trafił do bramki.
I w momencie, kiedy Akademia jest w uderzeniu i wydaje się być kwestią czasu strzelenie przez nią bramek, o czas prosi trener gości, co z kolei wydaje się być zbawieniem dla graczy Clearexu, którzy nie mają jakiegoś większego pomysłu na grę. Po wznowieniu gry nic konkretnego się już nie wydarzyło i wynik do przerwy nie ulega zmianie. Jak na mecz na szczycie trzeba przyznać, że emocji w poznańskiej hali nie brakuje. Spotkanie toczone w szybkim tempie, jednobramkowe prowadzenie gości, które nie przesądza o losach tej potyczki, pozwala kibicom wierzyć, że druga połowa będzie równie emocjonująca. Druga część gry rozpoczyna się od mocnych ataków gospodarzy, którzy chcąc wykorzystać przewagę, jaką posiadają w postaci swoich kibiców, próbują odrobić straty. Poznaniacy wyprowadzają atak za atakiem, lecz Tomasz Ulfik w tym sezonie pokazuje, że jest naprawdę w wysokiej formie i broni jak z nut, co rusz zatrzymując groźnie atakującą Akademię. Poznańscy kibice zaczynają się coraz bardziej denerwować, a Akademia coraz bardziej zaczyna radzić nieskutecznością. W tej sytuacji Bartosz Łeszek oddaje bardzo niecelny strzał. Kibice ciągle wierzą w dobry wynik, Akademia również, ciągle wyprowadzając groźne sytuacje, jednak Tomasz Ulfik broni bez zarzutu. Akademia nastawiona na grę w ataku zapomniała o tyłach, gdzie Piotr Powroźnik wykorzystuje błąd zawodników poznańskich, zdobywając drugą bramkę dla Clearexu. Po straceniu bramki Akademia sprawia wrażenie, jakby troszkę zeszło z niej powietrze, pozwalając Clearexowi na śmielsze atakowanie, co mogło się skończyć dla Akademii bardzo źle. Była to jednak tak zwana cisza przed burzą. Po interwencji Mielcarka Karol Bartkowiak rozpoczął szybki atak. Bartosz Łeszyk zagrał mocną piłkę na tak zwany długi słupek, gdzie akcję zamknął Paweł Heft, zdobywając kontaktową bramkę. Po tak kapitalnie rozegranym kontrataku niestety gra została przerwana, gdyż Paweł Heft w sytuacji oddawania strzału zderzył się z Tomaszem Ulfikiem, przez co doznał lekkiego urazu i musiał opuścić boisko. Po wznowieniu gry Akademia zwietrzyła swoją szansę na dobry wynik w tym spotkaniu, lecz Tomasz Ulfik kapitalnie broni.
Pireks miał jeszcze swoje okazje w tym meczu, ale Krzysztof Kusia nie dał rady Rafałowi Mielcarkowi. Mecz przekształcił się w ostrą wymianę ciosów, jednak bramkarze obu zespołów pokazują, że grają na bardzo wysokim poziomie. Na troszkę ponad 4 minuty do końca spotkania Klireks prowadzi z Akademią 2-1, a Bartosz Bochiński prosi o czas dla swojej drużyny. Po wznowieniu gry na boisku pojawia się Klaudiusz Hirsch w pomarańczowym znaczniku, co oznacza, że Akademia będzie grać w przewadze jednego zawodnika, ściągając bramkarza z boiska. Długie rozgrywanie piłki w zamku pozwala na zdezorientowanie drużyny gości, co skrzętnie wykorzystuje Bartosz Łeszyk, zdobywając bramkę na 2-2. Kibice szaleją, a mecz, można powiedzieć, zaczyna się od początku, mimo że zostało naprawdę niewiele czasu do zakończenia spotkania. Reakcja pana Dzisława Wolnego w obecnej sytuacji jest natychmiastowa, który to prosi o czas dla swojej drużyny. Tym razem Klireks stawia wszystko na jedną kartę i wycofuje bramkarza, wprowadzając piątego zawodnika do gry. Po wznowieniu gry następuje dość niecodzienna sytuacja, wręcz powiedzieć zaskakująca. Klireks traci trzecią bramkę i Akademia Sława Poznań na minutę do końca spotkania wychodzi na prowadzenie 3-2. Szaleństwo w poznańskiej hali sięga zenitu. Zdobywcą bramki okazał się być Dariusz Pieczyński, który to zablokował podanie powrotne zawodników Klireksu, kierując piłkę do bramki. Klireks jednak nie rezygnuje i dąży do wyrównania w tym spotkaniu. Nadziewa się jednak na długie wybicie piłki, które mogło się skończyć kolejną utratą bramki. Akademia, zepchnięta do obrony, nie myśli już o zdobywaniu kolejnych bramek, lecz o obronie wyniku, który przybliża ich do pierwszego historycznego zwycięstwa nad Klireksem Chorzów w ekstraklasie futsalu. Po kolejnym wyprowadzeniu piłki ze swojej strefy boiska, Akademia zyskuje kolejne cenne sekundy. Do końca spotkania zostało ich 5, tak więc już raczej nic nie zabierze Akademii zwycięstwa w tym spotkaniu. Kibice mogą być zadowoleni ze swoich pupili. Ostatnia syrena, Akademia zdobywa 3 punkty, a Klireks wyjeżdża z pustymi rękoma, tracąc nie tylko 3 punkty, ale także fotel lidera. Akademia odnosi pierwsze historyczne zwycięstwo nad Klireksem Chorzów.
Pierwsze historyczne zwycięstwo drużyny Akademii nad Kleraksem, mistrzem kraju. Jak się czujesz? Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Wiadomo, mecze z Kleraksem jako mistrzem Polski są niezwykle trudne. Wszystkie mecze do tej pory z Kleraksem przegrywaliśmy. Jeden raz udało nam się w Poznaniu zremisować. Dzisiaj wygraliśmy po dramatycznym meczu. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Właśnie widać, bo zmieniliście chyba taktykę. Próbowaliście zaskoczyć drużynę tymi wysokimi piłkami, prawda? Może nie wysokimi piłkami, ale próbowaliśmy, jak to się mówi, chwytać Kleraks na całym boisku. Wiedzieliśmy, że trochę gorzej sobie radzą w tym elemencie gry. No i jak się okazało, nasza taktyka przyniosła oczekiwane skutki. Kibice dzisiaj widzę pomogli, będzie święto. Bardzo pomogli, naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni. Wszystkim jednakowo dziękujemy za wspaniały doping, że zagrzewali nas do walki. No co to jeszcze powiedzieć, no cieszymy się niezmiernie i na pewno dzisiejszy dzień będzie dla nas bardzo szczęśliwy. Dzięki. Pierwsze w historii zwycięstwo drużyny Akademii Słowa, wicemistrza zeszłogorocznego z mistrzem z zeszłego roku, zapowiedź przyszłego mistrzostwa. Tak, tak, pierwsze w historii nasze zwycięstwo z mistrzem Polski, z Kleraksem. Niepowtarzalna moment, niepowtarzalna chwila. Tutaj wspaniała poznańska publiczność dzisiaj miała przyjemność oglądania tak wspaniałego widowiska zakończonego naszym zwycięstwem po dramatycznej końcówce. Mecz dzisiaj był naprawdę bardzo dobry. Od początku naciskaliście, widać było, próbowaliście zaskoczyć taktyką, no i się udało. Tak, tak, mieliśmy tutaj w planach zaskoczyć Kleraks agresywniejszą grą. Z początku nie do końca się to udawało, przegrywaliśmy, aczkolwiek wytwarzaliśmy sobie sytuacje bramkowe, tylko nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Dobrze, że w drugiej połowie udało nam się tutaj tę sytuację zamienić na bramkę i wygraliśmy to spotkanie, z tego się naprawdę niezmiernie cieszymy. No, przede wszystkim wielki sukces dzisiaj Akademii Słowa, bardzo się cieszymy, myślę, że to słychać w szatni dzisiaj. Konsekwencja, że takie pozytywne nastawienie, które było czuć przed meczem, wiedzieliśmy, że przyjeżdża tutaj najlepsza futsalowa drużyna w Polsce, ale wiedzieliśmy też, że Kleraks wygrywać musi, my w tym sezonie może nie musimy, bardzo chcemy oczywiście, ale możemy wygrać. Nie było takiego obciążenia, aż wielkiego psychicznego, dlatego dzisiaj no, wszystko się udało. Uważam, że mecz, jeżeli chodzi o kibiców, bardzo dobry dla kibiców i tylko więcej takich w polskiej lidze futsalu. Cóż jeszcze, może pytanie jakieś zadasz? Nie, naprawdę jestem ogromnie szczęśliwy, wielki historyczny sukces. Cieszę się, że jako młody trener mogę już w tym uczestniczyć, dlatego naprawdę wielkie pozdrowienia dla wszystkich futsalowych kibiców w Polsce. Dzisiaj w Poznaniu historyczne zwycięstwo bodajże dla Akademii, bo pierwsze w historii. Wasza porażka 3-2, czy zespół Akademii okazał się aż tak trudnym przeciwnikiem? Czy trudno? Na pewno ciężki mecz, bo Akademia z dobrego zespołu. Cały mecz prowadziliśmy od początku. Niestety w końcówce straciliśmy dwie bramki, no i przegraliśmy. Te dwie bramki właśnie wpadły bodajże w przeciągu kilku sekund. To jakaś chwila dezorientacji? To znaczy nie powiedziałbym, żeby dezorientacji. Po prostu postawiliśmy wszystko na wabank, bo 2-2 chcieliśmy przewadę coś skonstruować i strzelić bramkę. Niestety no, piłka była chyba źle rozegrana i niefart po prostu odbiła się od nogi chyba Konrada, jak dobrze pamiętam, no i wpadła do sztaka. Hurta Błęczyca po osiągnięciu swojego celu i umocnieniu się na fotelu lidera po spotkaniu z Warszawą i GKS-em Jachym Tychy, wygrywając odpowiednio 4-1 i 5-3, wybrał się do Krakowa, aby rozegrać zaległe spotkanie z niechcianą drużyną w lidze, Kupczykiem Kraków. Miała to być łatwa przeprawa dla graczy Hurtapu, jak się później okazało, łatwo nie było, potwierdzając starą domenę, że punktów nie należy sobie dopisywać przed spotkaniem.
Łęczycanie mocno zmęczeni po meczu w Tychach, który rozegrali zaledwie dwa dni wcześniej, oraz brakiem Marcina Stanisławskiego nie stawiali tego dnia na szybkie tempo rozgrywania spotkania, lecz na spokojne przygotowywanie akcji od swojej strefy boiska. I tak, początek spotkania. Pawłowski rozgrywa piłkę z Widzickim. Ten oddaje z powrotem Pawłowskiemu. Pawłowski wpada przed pole karne, podaje do Igora Sobalczyka, który uderza na bramkę, gdzie w polu karnym ręką zagrywa jeden z graczy krakowskich, za co otrzymuje czerwoną kartkę, a sędzia przyznaje Hurdapowi rzut karny. Pamiętając, w jaki sposób Igor Sobalczyk wykorzystał rzut karny w meczu z Warszawą, tym razem trafia w słupek i nie zdobywa bramki. Mecz dla graczy Hurdapu miał być łatwy i spokojny. W końcu lider przyjechał grać z outsiderem polskiej ligi. Jednak krakowianie ani myśleli sprzedać łatwo skóry. Pierwsza połowa stała pod znakiem wymiany ciosów. Raz Hurdap, raz Kupczyk. Lecz bramkarze obu zespołów spisywali się bez zarzutów. Tak więc pierwsza połowa kończy się wynikiem bezbramkowym, co z pewnością nie urządza żadnej z ekip, gdyż gospodarze, myśląc o utrzymaniu w lidze, muszą zacząć wygrywać. Hurdap z kolei, myśląc o pierwszym w historii mistrzostwie Polski, również nie może sobie pozwolić na stratę punktów, a już tym bardziej z jedną z najsłabszych drużyn w lidze. Jedynym usprawiedliwieniem dla lidera jest wcześniejsze spotkanie z GKS-em Tychy, rozegrane dwa dni wcześniej, gdzie naprawdę zostawili dużo sił na boisku. Jakby nie patrzeć, Tyszanie są obecnie rewelacją tego sezonu i naprawdę gra się z nimi bardzo ciężko. Do tego trzeba dodać fakt, iż spotkanie w Tychach było 200. meczem w ekstraklasie futsalu Zbigniewa Modrzika, bramkarza GKS-u Tychy, tak więc motywacja do zwycięstwa Tyszan była podwójna. Ta pierwsza połowa nie ułożyła się troszkę tak, jak sobie tego życzyliście. No niestety, widać od naprawdę trudny meczu niedzielnego z Tychami, także będzie ciężko, szkoda, że nie wpadła ta pierwsza bramka, bo mecz ustawiłaby i byśmy mieli spokojniejsze granie, a tak niestety musimy cały mecz dać z siebie wszystko i zapierdzielać. Ta gra z przodu jest taka troszkę szarpana, odnosiłem wrażenie. Bardzo dobrze grają w obronie, wszyscy są cofnięci, środek zagęszczają. I ciężko jest nam cokolwiek zrobić, bo brakuje tej szybkości w decyzji, w uderzeniu. Widać, że ciężko nam będzie się grało. Obyśmy tylko wygrali. Dzięki. Początek drugiej połowy nie przyniósł rewolucji w grze lidera polskiej ligi. Hurtap zaczął co prawda śmielej atakować, lecz bramkarz gospodarzy bronił bardzo pewnie tego wieczoru. To już dalsza część spotkania. Daniel Krawczyk oddaje piłkę Milewskiemu. Ten próbuje uderzenia z dystansu, lecz bramkarz gospodarzy ponownie broni bardzo pewnie. Wprowadza piłkę do gry, jednak błąd popełnia zawodnik krakowski. Igor Sobalczyk zdobywa pierwszą bramkę dla Hurdapu. Krakowianie popełniają fatalny w skutkach błąd, który wykorzystuje Igor Sobalczyk, zdobywając bramkę na 1-0. Hurdap, nadal oszczędzając siły, przygotowuje swoje ataki od swojej strefy boiska. Daniel Krawczyk podaje piłkę Czekalskiemu, ten uderza, a bramkarz gospodarzy znów dobrze broni. Chwilę później krakowianie mieli swoją okazję, jednak Łukasz Groszak pokazuje, że jest chyba w tej chwili obecnie najlepszym bramkarzem w lidze. Kolejne przygotowanie ataku Hurdapu ze swojej strefy boiska. Podanie Milewskiego do Sobalczyka. Ten wypatrzył dobrze wbiegającego Krawczyka, który strzałem w długi ruch pokonuje bramkarza gospodarzy. Jest 2-0 dla Hurdapu Łęczyca. Łęczycanie na tym nie kończą, a konkretnie Daniel Krawczyk, który ponownie próbuje zaskoczyć bramkarza gości.
Lider z Mączycy jednak musi się pilnować, gdyż 2-0 nie jest pewnym wynikiem, a Kupczyk ewidentnie walczy o swoje. Kupczyk, nie mając nic do stracenia, wprowadza piątego zawodnika do gry i przynosi to efekt w postaci zdobyczy bramkowej. A bramkę dla Krakowian zdobywa Michał Słupek, dając nadzieję na lepszy rezultat w tym spotkaniu. Kurtaw się cofnął i postanowił bronić wyniku. Mogło się to źle skończyć i w podobny sposób mogli stracić drugą bramkę. Jednak do końca spotkania nic się już nie zmieniło i Kurtaw Łęczyca wygrywa 2-1 z Kupczykiem Kraków po ciężkim i bardzo dramatycznym spotkaniu. A mnie osobiście nie pozostało już nic innego, jak tylko podziękować Państwu za uwagę, komentował Klaudiusz Rogowiec. Wydawało się, że przyjeżdżacie do Krakowa po łatwe punkty, a tu proszę, Kupczyk postawił wysoko poprzeczkę. No bardzo wysoko, choć mecz ułożył nam się bardzo dobrze. Czerwona kartka, rzut karny, oczywiście jak wszyscy wiedzą, niewykorzystany przeze mnie. No i nerwówka, no pierwsza połowa na remis, później wynik się otworzył. W drugiej połowie też długo czekaliście w sumie na bramkę, bo takim można powiedzieć troszkę strzale rozpaczy z twojej strony wpadło. No tak, była to bramka w ślizgę zdobyta, no już taki strzał rozpaczy, no ale chciałem się zrehabilitować za rzut karny, no i w końcu udało się. Później Kupczyk wycofał bramkarza, strzeli kontaktową bramkę i do końca było nerwowo. Ale zawsze były tutaj ciężkie mecze, w poprzednim sezonie też tylko 4-3 i też wycofali bramkarza. Ale takiej nerwówki to chyba nikt nie przewidział z was. No chyba nie. Spodziewaliśmy się łatwego meczu, a okazało się jednak inaczej. Ale pokazaliście klasę, charakter, zdobywacie przewagę nad Clearexem w lidze. To chyba jest bardzo ważne w tej chwili. Tak, bardzo ważne. No, został nam ostatni mecz ze Szczecinem i myślę, że też powalczymy o zwycięstwo, jak w każdym meczu. No, liczymy się w walce o tytuł i teraz każdy będzie przyjeżdżał do nas i chciał grać liderem. 10. mecz z rzędu bez porażki. No, oby dalej. Każda bramka cieszy. No, strzeliśmy. Myślę, że to nie moja ostatnia. Fakt, była to bardzo ważna bramka, bo przy 1-0 zawsze mogli wycofać bramkarza, stracilibyśmy jedną i skończyłoby się 1-1. Udało się, oni strzelili tylko jedną i wygraliśmy mecz. 3 punkty, teraz czekamy na Szczecin. Strzelili tą bramkę, ale była szansa dzisiaj zagrać na zero. Była, zawsze jest szansa zagrać na zero, no, ale to jest tylko piłka, to jest gra błędów. No, tracimy bramkę, no, zawsze musimy strzelić jedną więcej, wtedy wygrywamy mecz. Dzisiejsze spotkanie chyba najbardziej nerwowe i największy horror chyba do tej pory, jaki rozegraliście w lidze. Tak, wiedzieliśmy, że Kupczyk jest bardzo dobrą drużyną. Wyniki ma takie, jakie ma. Ostatnio z niego remisowali z Yango, który też się liczy w walce o mistrzostwo. I wiedzieliśmy, że nie jest to lekko, mała hala, ale na szczęście na ciężkim terenie wywieźliśmy 3 punkty i to nas cieszy. Był okres już takiej nerwówki, można powiedzieć, że już myśleliście, że no nie da rady, nic nie strzelimy? Ja myślę, że zawsze wkrada się okres nerwówki, ale trzeba zapanować nad nerwami, trzeba robić swoje po prostu.